To ja też chcę, tak? Taka naturalna, bo zajmuję się innym projektem i automatycznie u mnie pomysł był taki, no to super, to co wypracujemy tutaj, wykorzystamy w tamtym projekcie i jeszcze udoskonalimy. I jakby nie widziałam możliwości, że w tym nie uczestniczę. To była dla mnie i osobista chęć uczestniczenia w takim przedsięwzięciu, które jest bardzo promiejskie, jak i możliwość wykorzystania tego po prostu w dalszej pracy. Nie pojawiły się problemy, z którymi sobie nie poradziliśmy. Znaczy, największy można powiedzieć problem, ale z drugiej strony największe wyzwanie to było to, że przychodzili różni ludzie z różnymi pomysłami, a często przychodzili ludzie, którzy mówili o dobra, ale nic tutaj dla nas nie robicie, wręcz przeciwnie, jesteście przeciwko nam. I największa satysfakcja to była z tego, jeżeli pod koniec danych zajęć okazywało się, że oni zaczynali współpracować, tak? Że pomimo tego, że pierwotnie przyszli, my nie chcemy, my nie będziemy z wami nawet rozmawiać, to później zaczynali dostrzegać w tym jakąś wartość i zaczynali tworzyć razem z nami, wypracowywać jakieś rozwiązania, które dla nich były fajne. To było największe wyzwanie, a później największa satysfakcja. Tu Weronika o tym wspomniała, to był pomysł który powstał chyba w naszej grupie, chociaż te formy ziemne powstały w wielu grupach, natomiast u nas w grupie był ten pomysł, aby tych rzeźb ziemnych, żeby one nie tylko były formą ziemną, ale żeby one były formą sztuki i w ogóle ta sztuka i kultura to był taki motyw przewodni naszej grupy, że tworzymy jakieś bariery akustyczne, ale równocześnie wytwarzamy miejsce, przestrzeń, miejsce spotkań, miejsce dla kultury, dla prezentowania sztuki. To był taki pomysł, który uważam, że w tym miejscu nada dodatkowej wartości w ogóle całej tej przestrzeni. Bo to, że oczywiście dodamy jakieś urządzenia, dodamy jakieś miejsca, gastronomię i tak dalej, ale myślę, że w tej chwili przestrzeń jest na tyle stłamszona przez istniejące tutaj budynki i pozbawiona jakby tożsamości, że brakuje tak naprawdę, żeby dodać coś, co nada właśnie tą tożsamość. Przede wszystkim to, że architekt, projektant, to co sobie wymyśli, to co jemu się wydaje, że jest najlepsze w danej przestrzeni, niekoniecznie jest tak odbierane przez tych użytkowników. I to jest, myślę, wartość największa. To skonfrontowanie tych idealistycznych pomysłów, czasami książkowych albo takich, które zaczerpnięte są ze świata, z tym, co tak naprawdę mieszkańcy oczekują, a często te ich oczekiwania są na tyle niewielkie, ale nie w takim znaczeniu, że mało znaczące, ale że niewielkimi środkami można zmienić tą rzeczywistość, która czy tą przestrzeń, która będzie dla nich taka przyjazna. To chyba taka najfajniejsza rzecz. Znaczy ja przychodziłam z takim założeniem, że to jest początek. Początek czegoś, co się w Krakowie może dziać na większą skalę i chcę w tym uczestniczyć, bo chcę to wykorzystać w dalszej pracy, bo ja swoje życie zawodowe wiążę z Krakowem. W związku z tym uważam, że to jest tylko początek peletonu, tak? Jeżeli, co najważniejsze jest, że ta super ścieżka musi być zrealizowana. Jeżeli będzie zrealizowana, to moim zdaniem pociągniemy za sobą i projektantów, i mieszkańców, a przede wszystkim też urzędników, którzy będą chcieli w tym uczestniczyć, bo to będzie coś fajnego, tak? Dającego nowe wartości.